plenerze, na macie albo w naszym studiu. Ćwiczyć można wszędzie. Za chwilę wschodnie sztuki walki, także dla najmłodszych. Nasi goście są z nami, proszę zostać. Gośćmi Faktów o poranku są pan Dariusz Habiak, wrocławski klub taekwondo Samuraj. Dzień dobry, witam państwa. Mateusz i Maja. Dzień dobry. Maju, ile masz lat? Podejdę do ciebie z mikrofonem. Ile masz lat? 7. A od jak dawna ćwiczysz? 3,5 lat. I co ci to daje? Sprawia ci przyjemność dużą? Tak. A co jest najważniejsze? Taekwondo. A zabawa? Też. Mateusz, od jak dawna ty ćwiczysz? Ja ćwiczę 3 lata. A kiedy zacząłeś? Zacząłem, jak miałem 8 lat. Czyli 8 lat miałeś, ćwiczysz 3 lata, masz lat 11, jeżeli dobrze liczę. I powiedz mi, czy już masz za sobą jakieś zawody? Tak, mam za sobą dużą liczbę zawodów. Ostatnio odbyły się zawody z okazji Dnia Dziecka w naszym klubie i zająłem pierwsze miejsce w walkach soft kalaki. Gratulacje! W zawodach poprzednich, w zawodach Polski, mistrzostwach, zdobyłem 3. miejsce w układach formalnych. Maju, nie zapominamy tutaj o tobie. Co nam pokażecie za chwilę? Rozgrzewkę, rozciąganie, kopnięcia i układy. To do dzieła. Ja was zapraszam do ćwiczeń, a pana Dariusza Habiaka poproszę o krótki komentarz. Rozciąganie, trening, siła czy filozofia? Co jest najważniejsze w taekwondo? No w zasadzie kładziemy nacisk na wszystkie te aspekty w naszym treningu poprzez filozofię, poprzez ćwiczenia fizyczne. Ale kształtujemy też charakter, nie tylko też właśnie ćwiczenia fizyczne, taka ogólna sprawność, motoryka dzieci, ale też trenujemy ciało. Naszą jest dewizą naczelną klubu, trenujemy ciało i kształtujemy charakter. Ten charakter jest tu moim zdaniem równie ważny jak ta tężyzna fizyczna. Czy wschodnie sztuki walki to już jest rozwiązanie dla najmłodszych? Czy małe dzieci już rozumieją, o co chodzi w tej samodyscyplinie, w tej filozofii walk wschodu? Tak, Maja tutaj obecna, ćwiczy już od 4. roku życia z powodzeniem. I chwaliłaś. Tak. A jakie sztuki potrafi zrobić? Tak, proszę. Zaraz pokażę, bo naprawdę ja osobiście jestem dumny, bo jest ona moim wychowankiem. I tak, to jest super sprawa dla dzieci w wieku 4 lat. Trenuje u nas prawie 1000 osób w klubie. 4-latki to najmłodsze? 4-latki, 3-latki to najmłodsza grupa przedszkolaków, gdzie te zabawy, i te treningi, te sale treningowe to wielkie place zabaw, a trenerzy tam swoje serca wielkie zostawiają i tych dzieci ogólnie rozwijamy poprzez właśnie tą motorykę dzieci, ale i kształtujemy te zasady takie, gdzie żeby zdać już na te wyższe stopnie, to trzeba się wykazać właśnie charakterem, trzeba się wykazać konsekwencją, co jest w życiu moim zdaniem bardzo ważne. Niektórzy by zaraz powiedzieli, że to może być obciążające dla dziecka. Czy jest? Nie, jest to pasja i przyjaźń na lata. Dzieci razem się spotykają po zajęciach, co jest, sądzę, bardzo wspaniałe. Trenują razem, ćwiczą układy, wykonują kopnięcia w parku, spotykają się po zajęciach i to w szerokim gronie. I to nie obciąża dzieci, ale jest tylko na plus. Tak jak mówiłem, nie tylko poprzez zajęcia fizyczne, ale też poprzez charakter, który kształtujemy i później w życiu dorosłym pozwala osiągać też wysokie cele, poprzez tą konsekwencję, determinację, odwagę. Najmłodsze dzieci, przedszkolaki Maja, dzieci troszkę starsze Mateusz. Czym te treningi się różnią? Czy tak, już są wprowadzane takie zasady jednak dotyczące tej sztuki walki już? Tak. My stworzyliśmy jako największy klub sportu walki w Polsce. Stworzyliśmy taki innowacyjny program, gdzie młodsze dzieci mają więcej zabawy, a im starszy wiek adepta, tym tworzymy już więcej zasad taekwondo. Już ten trening staje się bardziej tradycyjny, ale właśnie poprzez ćwiczenie od tych najmłodszych lat, poprzez bardzo dobre ukierunkowanie, te dzieci już później w starszym wieku, na przykład już juniorskich, seniorskich zawodach,
Później zdobywają, tak jak u nas w klubie, wychowankowie mistrza świata i później te ćwiczenia, które niby są zabawą w pierwszych latach, jednak uczą timingu, wyczucia, kopnięć prawidłowej postawy i jednak one są później bardzo ważne w kształtowaniu takich zawodniczych tutaj kreacji. Na czym polega sztuka taekwondo? Sztuka walki taekwondo są to głównie kopnięcia. Tu jest, nie ma innej sztuki walki, gdzie jest aż tak dużo kopnięć, dlatego te kopnięcia dzieciaki po prostu mega rozwijają i to daje fantastyczne rezultaty w połączeniu zwłaszcza u tych młodych dzieci z zabawą. Dzieci są rozciągnięte, przychodzą z zadowoleniem na treningi. Jest to po prostu ich pasja. Że tak powiem, z miłą chęcią odchodzą do komputera i przychodzą na nasze zajęcia. My jako instruktorzy dajemy też się wszystko. Te dzieci naprawdę są zadowolone i gdy zdają na kolejne stopnie u nas w klubie, no to nas duma też rozpiera i łezka się wokół kręci, jak widzimy, że dzieci dorastają i są coraz lepsze i starsze. Ja widzę, jak pan mówi o tym, pan mówi z wielką pasją, błyszczą panu oczy. A co pan sobie myśli, gdy pana podopieczni, zwłaszcza młodzież albo dorośli, chcieliby, albo gdzieś taka iskierka w głowie się pojawia, wykorzystać jednak te umiejętności nie na sali treningowej, nie na zawodach, tylko na ulicy. Jak bardzo zgubna może być ta wiedza? I nasz klub kształtuje, tak jak mówiłem, nie tylko te umiejętności, taką motorykę szeroko rozumianą, ale i też charakter. Dzieci, czy starsi, czy młodzież, te treningi są dość wyczerpujące dla starszych i też uczymy zasad, skromności. Czyli ta filozofia, tak, ukierunkowanie na brak agresji, że to jest jednak sztuka, a nie rodzaj, nie wiem, rozładowania agresji. Tak. Dzieciaki to wszystko robią na treningach, super, tam dają z siebie wszystko, żeby zdobywać najwyższe lokaty, jednak trzeba już ćwiczyć na wysokim poziomie i nie zdarzyło się nam i nie mamy z tym problemu, żeby dzieci gdzieś poza treningami wykorzystywały swoje umiejętności, czy młodzież, czy dorośli. Jest to wszystko na sali, zamykamy na sali, jest rywalizacja sportowa, która obejmuje ten aspekt fizyczności i tutaj te sprawy są wszystkie załatwiane. Właśnie, jak przygotować te najmłodsze, zwłaszcza dzieci, do zmierzenia się właśnie z rywalizacją? Maluchy rzadko potrafią przegrywać. Czy w tej sztuce to przegrywanie jest wpisane w element strategii, w nauki? Tak. Kształtujemy właśnie tak, dzieci mocno mamy nacisk mocny na te cechy takie charakterologiczne, żeby dzieci uczyły się za fair play od małego, żeby też umiały właśnie pogodzić się z porażką, ale też uczymy zawziętości, konsekwencji, żeby pomimo przegranej, pomimo przykrości, dzieci nadal trenują, nadal zdobywają kolejne pasy, bo to wymaga kilku lat treningu i im wyższy stopień, tym trzeba bardziej, mocniej ćwiczyć i więcej. Dlatego ta konsekwencja, zawziętość swojego rodzaju na wszystkich etapach tutaj taekwondo się przejawia, no i daje to naprawdę świetne rezultaty. Najmłodsi, ile powinni ćwiczyć na początek? Znaczy, jak dużo treningów w tygodniu należałoby wziąć pod uwagę przy rozpisywaniu planu zajęć malucha? Najmłodsi ćwiczą dwa razy w tygodniu po 45 minut i dla nich to jest optymalny czas taki, żeby mogły się skupić. Było dla nich to bardzo ciekawe i naprawdę są dzieci zadowolone. Dwa razy po 45 minut w tygodniu. No, tak dzieci trenują i naprawdę są bardzo zadowolone. A starsi? Starsi. Ile trzeba czasu poświęcić, żeby mieć efekty na zawodach, na mistrzostwach? Trzy razy w tygodniu to jest dla zawodnika, to jest taki podstawowy zakres obowiązków treningowych, gdzie trzeba trzy razy w tygodniu przyjść na salę. My akurat mamy takie szczęście i możliwość, że mamy swoją salę we Wrocławiu, profesjonalną do sztuk walki. Ja przeczytam, że 30 miejsc macie, w których Tak. Ta bliskość lokalizacji. Chcemy, żeby ludzie mieli, uważamy, że nasza szkoła jest elitarna, ale wszyscy mogą u nas trenować. Dlatego ta bliskość lokalizacji, 30 lokalizacji tworzy taką dostępność tej bazy treningowej, tej możliwości trenowania u nas dla wszystkich wrocławian. No i ponadto mamy swój gym, gdzie jest największym gymem w Polsce. Jest to lokal typowo przystosowany właśnie do treningu najmłodszych, gdzie mamy specjalistyczny sprzęt, gdzie mamy maty. Jest to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dziękuję za rozmowę i za tą pasję, którą pan przyniósł ze sobą do studia. Mateuszowi i Mai też bardzo dziękujemy za pokaz. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Dziękuję pięknie. Dziękujemy również. Pan Dariusz Habiak, Mateusz i Maja z klubu Taekwondo Samurai z Wrocławia byli gośćmi Faktów o Poranku. Sukcesów życzę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.